Cześć, witam się z Wami bardzo serdecznie w kolejny dzień, w kolejnym ujęciu, takim vlogu, daily vlogu albo specjalnie nagrania dla Was. Co dzisiaj będziemy mieć? Może kilka zmian. Zobaczcie na moje tło, jakie jest mega kolorowe. Ja już mam kawkę, zobaczcie, z takim oto napisem, miłego dnia, tato. No i co? I zabieramy się do pracy. Pracy codziennej, czyli pracy nad materiałami pszczelarskimi, nad szkoleniami, nad prezentacją produktów dla Was. Dzisiaj przygotowałem kolejny produkt, o którym Wam już wspominałem, że przyszły ostatnimi czasy do mnie trzy produkty. Pierwszym to był kalendarz żółty, kalendarz pszczelarza, który Wam opisywałem w jednym z odcinków. Linka znajdziecie oczywiście tutaj. Drugi odcinek prezentacyjny to był także kalendarz, ale kalendarz ciekawy, zrywkowy, powiedziałbym nawet sentymentalny. I linka do tego filmu także znajdziecie tutaj. A dzisiaj kolejny gadżet. Gadżet, no powiedzmy, że gadżet, ale bardzo przydatny, bardzo funkcjonalny. Zanim zaczniemy, zapraszam oczywiście wszystkich nowych przybyłych na nasz kanał Dolnośląskie Miody na YouTube do subskrypcji naszego kanału, ponieważ będziemy tutaj pokazywać bardzo, bardzo ciekawe tematy związane z pszczelarstwem i nie tylko. Zapraszam także do pozostawienia łapki w górę, jeżeli film Wam się spodobał. Podzielcie się opinią też pod filmem, jak wygląda ta nowa aranżacja, ta nowa jakość filmów, ponieważ chcemy wprowadzić troszeczkę zmian, urozmaicić ten nasz kanał. Na razie testujemy formę oświetlenia, podświetlenia mojej osoby i całokształtu tego naszego studia. Wracamy do tematu naszego spotkania. Co to może być? To taki gadżet, który jest bardzo przydatny i przyda się i pszczelarzowi, i osobie kupującej miody. Może tak to powiem. Dobra, nie trzymam Was w niepewności. Nurkuję tutaj na dół i wyciągam specjalnie dla Was ten oto produkt. Zobaczcie. Wiecie, co to jest? To jest transporter do miodu. W sumie powiem Wam szczerze, że używałem w samochodzie albo w życiu codziennym różnych skrzynek, różnych pudełek kartonowych, które były po jakichś tam owocach, dosyć wytrzymałe. Ostatnimi czasy używałem skrzynek drewnianych, takich zrobionych na zlecenie, które tutaj u mnie też one się znajdują w studio. Są jakby aranżacją całego magazynu mojego, jeżeli chodzi o miody, o miejsce handlowe. A teraz pojawił się taki produkt. Ten produkt oczywiście pokazał się na stronie sklep pasieka24.pl, tam go znajdziecie. Nie kosztuje dużo, a jest naprawdę funkcjonalny. Wchodzi tutaj 6 miodów, jest plastikowy, ten plastik jest dosyć wytrzymały. Za chwilę opiszemy budowę tego akcesorium, bym tak to nawet nazwał. Ono jest już troszeczkę używane, więc tam może mieć delikatne rysy, dlatego że ja tego użytkuję na co dzień. Jeżeli zabieram miody dla klienta do bagażnika, do samochodu, to po prostu wkładam określone partie miodu tutaj. Tutaj wchodzą kilogramowe miody, czyli w takich dużych słoikach, o, taki jak ten. Tutaj akurat mamy miód spadziowy. Zobaczcie, tak się komponuje w transporterze. Wchodzi ponad połowę w koszyczek, czyli 3/4 znajduje się poniżej ramki tej górnej, więc cały ciężar spoczywa tutaj. Dodatkowo te elementy 4, czyli takie jakby żeberka tutaj na dole, przytrzymują nasz słoik, że ten słoik po prostu po wysunięciu w górę wychodzi, ale nie drga nawet w tym miejscu. Dobra, opiszę Wam troszeczkę budowę, bo już nawiązaliśmy. Oczywiście ten produkt jest firmy Roto. Uda mi się pokazać logo. Tutaj jest logo firmy Roto i tutaj dodatkowo na rączce także mamy logo firmy Roto. Ten koszyk składa się z dwóch elementów. Pierwszy, ja może postaram się wypiąć, a za chwilę Wam pokażę wszystko na takim zoomie, jakby przybliżeniu, jak to się tutaj wszystko składa. Jeden element to jest ten szary element, czyli te nasze gniazda na te miody, a drugi element to jest ten element tutaj właśnie zielony. On posiada takie dosyć duże spinki, jest wykonany z plastiku PP, tutaj znajdziecie taki opis produkcyjny.
Podoba mi się to, że na każdym elemencie praktycznie są wszystkie informacje. Gdzieś tam są ukryte, ale są. I producent tutaj nam informuje nas o na przykład dacie produktu. Tutaj jest nabita data. Ruszyłem kamerą, ale chyba nie przeszkadza. A tutaj mamy znaczek, że produkt jest dopuszczony do kontaktu z żywnością, ze spożywką. I plastik jest wykonany naprawdę mega solidnie. Ok, zaczniemy może od samych koszyczków. Więc tak jak Wam wcześniej wspomniałem, ten koszyczek posiada takie cztery żeberka, czyli te tutaj, które tworzą nam połączenie z dnem. Dno jest także w takiej jakby miseczce, w takiej formie miski, z punktowym kółkiem na dole, co po postawieniu go na jakimś na przykład dywaniku samochodowym nie pozwala się temu koszyczkowi przesuwać. Nie ma tu żadnych elementów gumowych, jakichś antypoślizgowych, po prostu wykorzystane jest to przetłoczenie, ten rant tutaj, który się tutaj znajduje. Jest sześć takich miejsc, które usztywniają ten koszyczek w bagażniku. Sam koszyczek jest opływowy, bardzo fajny kształt, nie ma tutaj jakichś kantów, można go sobie zestawić, nic się nie uszkodzi, jak nawet czymś dotknie tym bokiem, jakieś, nie wiem, przesunie się bądź czymś się uderzymy tutaj o ten kancik. W środkowej części posiada taką jakby taki otwór, który możemy sobie włożyć na przykład tą naszą rączkę, tak, jeżeli jej nie transportujemy. Co jest też fajne, jeżeli ktoś posiada kilka takich koszyczków, to te koszyczki wchodzą jeden w drugi. Także możemy sobie je poskładać jeden w drugi, gniazdo w gniazdo, poodpinać te rączki, rączki sobie położyć na wierzchu z boku i mamy naprawdę fajne transportery. No i teraz co do samej rączki. Zobaczcie, rączka w innym kolorze, w kolorze zielonym, jest sztywna, ale dosyć taka plastyczna, bym powiedział. Ten plastik jest mega, mega wytrzymały. No i tutaj ten cały ciężar, czyli tych sześciu słoików, czyli powiedzmy 6 razy 1, 2, to mamy prawie 7 kg dźwigamy na takiej jednej plastikowej rączce i na tych dwóch zaczepach. Ale zobaczcie, jakie te zaczepy są masywne. Potężne, wpasowane tutaj, jeszcze do tego jest gniazdo, żeby nie ruszała nam się ta rączka. Ja za chwilkę Wam pokażę, tutaj jest to gniazdo, w takim samym kształcie jak właśnie ta rączka. I to wpinamy w ten sposób tutaj do środka. Te dwa zatrzaski nam wskakują, słychać charakterystyczne kliknięcie i tu na dole wychodzą dwa jakby takie zaczepy, które rantem zaczepiają nam o samą budowę. Z tej strony zobaczcie, jak ładnie to wpasowuje się nam w gniazdo. Rączka jest bardzo poręczna, wysoka, co umożliwia właśnie transportowanie na przykład i nie przeszkadza. Ja tutaj włożę może drugi i umożliwia transportowanie nam miodów w wygodny sposób, nawet zawieszając je na ręce w ten sposób. Nie ma żadnego z tym problemu. Dobra, no to co? Myślę, że podoba Wam się taki gadżet pszczelarski. Jest to bardzo przydatne narzędzie, zwłaszcza przy wożeniu opakowań szklanych. Słoiki są dosyć ciężkie, ponieważ ważą około 1,2 kg. Razem z miodem. Zawsze, powiedziałbym nawet zawsze, że w samochodzie one sobie gdzieś tam w bagażniku latały, nawet jeżeli włożyliśmy je do koszyka, to one sobie po prostu się obijały między siebie, a tutaj tej możliwości obicia się o siebie szkła nie ma. Są oddzielone poprzeczkami, więc w ten sposób nie dostajemy jakby, nie mamy dostępu szkło do szkło, żeby mogło się w jakiś sposób obijać. Myślę, że tu już nie ma więcej co opisać, ponieważ ten produkt jest prosty w swojej konstrukcji, ale bardzo przemyślany, więc gorąco polecam. Ja używam i sprawdza się bardzo dobrze. I powiem Wam szczerze, że jak pojadę z takim koszyczkiem do klienta i pokazuję mu, jak wyciągam miody z takiego koszyczka, od razu jest pytanie od moich stałych nabywców, żeby taki koszyczek po prostu im zakupić. Więc ja odsyłam do strony, tam sobie klienci kupują i nie ma z tym żadnego problemu. Jeszcze raz gorąco polecam. Koszyk jest dostępny na pasieka24.pl albo sklep pasieka24.pl. Tam to znajdziecie bezpośrednio. Tutaj jeszcze u góry zauważyłem, że są takie chropowane elementy na rączce antypoślizgowe. Lepszy uchwyt. A, no i co? Ta rączka też jest dosyć cieniutka, więc złapie ją i mężczyzna, i kobieta, więc nie ma z tym żadnego problemu. Okej.
Ja dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie. Oczywiście, jeżeli filmik Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Będziemy bardzo wdzięczni, a YouTube po prostu rozpropaguje ten film szerzej dla większego grona odbiorców, naszych widzów. Ja zabieram się za obrobienie materiału. Mam nadzieję, że ten look naszego studia, naszego nagrania będzie Wam się troszeczkę podobał. Dobra, dzięki wielkie, pozdrawiam Was serdecznie. Dasz Miód, pozdrawiam. Cześć!